Cześć Wam, witam Was z Japonii, z serca Japonii, a więc Tokio. Jestem w dzielnicy Harajuku, bardzo fajna taka dzielnica, gdzie mamy taką fajną uliczkę, zaraz wejdziemy do niej. Tu niedaleko jest chram shintoistyczny Meiji, który też będę chciał Wam pokazać. No a uliczka, która jest zaraz przy stacji metra Harajuku i przy stacji JR, nazywa się Takeshita Street. O! Czasami tutaj cosplaye można zobaczyć. No i nie tylko, bardzo fajny klimat jest i można poczuć tutaj ten klimat takiej nowoczesnej Japonii. Sklepy itp. Ludzie wracają, właśnie wyjdziemy ze szkół. Zobaczmy, co tam w sklepie oferują. O, jak słodko, to jest takie kawaii tak zwane. Ma być słodko, różowo. I po dziewczęcu. Właśnie takie sklepy można tutaj spotkać na tej ulicy. Piękne, o! Króliczek. No proszę bardzo. Peruki. Nic tylko wybierać. To są właśnie cosplaye. Mamy tutaj, możemy właśnie zobaczyć cosplay. Czyli tutaj można zobaczyć, można wypożyczyć, kupić też i sobie pochodzić w takich strojach. O, tu jest szał. Tu są dopiero ubrania, nie? O, tutaj właśnie można zobaczyć, jest taka kawiarnia. O, to jest dobry pomysł na biznes. O, się wyłączyło. Kawiarnia, gdzie można wypić sobie z kawę z sowami albo z pieskami. Dookoła biegają pieski, sowy są i się pije kawę. Ta pani o tym walczy, tylko nie wiem o co. O, tu od stacji Harajuku mamy wejście Tori, bramę Tori, wejście do chramu shintoistycznego Meiji. Stąd prowadzi taka alejka, która ma gdzieś 600 metrów do centralnej części chramu Meiji. Drzewo cyprysowe przywiezione z Tajwanu, chryzantemy na górze symbolizują cesarstwo. O, tutaj jest właśnie taka alejka, która prowadzi do chramu Meiji i mamy tutaj beczki na sake. Sake to jest bardzo ważna rzecz, która jest używana do ceremonii ślubnych w chramach shintoistycznych, a właśnie chram shintoistyczny to jest miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju śluby shinto. No i zobaczmy, właśnie tutaj mamy zdjęcie, jak to wygląda. O, tak właśnie wygląda młoda para w religii shinto. A tam ktoś tam się przebiera, jakieś kimona. To jest centralna część Meiji, tutaj drzewa komforowe, wstążki, żeby odganiać złe duchy. No i tutaj możemy zobaczyć właśnie, jak ludzie oddają cześć w chramie Shinto. To jest główna religia Japonii. Najpierw rzucamy pieniążek. Dwa razy się kłaniają, dwa razy klaszczą i później jeden raz. A tam widzimy już kapłanów przygotowujących się do modlitwy. Tu jak się wychodzi z Shinjuku, jest również stacja Tochomae Station, można dojechać. No i tutaj można wjechać bezpłatnie na 45 piętro ratusza. Warto, bo jest przepiękny widok. No tutaj mamy budynek ratusza, tam jest South Observatory, tu jest North Observatory. Zobaczmy. Jest taka, czasami bywa kolejka od 9.30 do 23.00 czynne i wjeżdża się na 45 piętro. I obok jest Centrum Informacji Turystycznej, jak ktoś by coś potrzebował, to właśnie między innymi w ratuszu. No i tutaj mamy kawiarnię, sklep z pamiątkami, kolejny sklep z pamiątkami. No i dosyć spora winda do zjazdu, ale stąd rozpościera się, wieku, ile ludzi dzisiaj jest, rozpościera się bardzo ładna panorama. Czy Fuji widać? Fuji, tak, nie widać, ale jest ładnie, bo jest po słońcu.
Tutaj mamy bardzo ciekawe urządzenie. Pan myje okulary. Proszę bardzo. Konnichiwa. Konnichiwa.